W filmów wiemy, co to jest gradient funkcji wielu zmiennych. No to jest taki wektor, którego składowe to są pochodne cząstkowe tej funkcji po wszystkich jej argumentach. No, dla ustalenia uwagi weźmy sobie najprostszy przykład. Powiedzmy funkcję dwóch zmiennych. Na przykład jakąś taką funkcję x kwadrat plus y kwadrat. Wtedy, kiedy to jest funkcja z dwóch zmiennych, no to gradient ma dwie składowe pochodną cząstkową po x, pochodną cząstkową po, po y. Kiedy tych zmiennych, kiedy tych argumentów jest więcej, no to gradient ma odpowiednio tyle składowych, ile jest tych argumentów funkcji. No i wiemy też z poprzednich filmów, że interpretacja geometryczna gradientu jest taka, że on wskazuje nam kierunek najszybszego wzrostu funkcji. No to co to znaczy? Ja przypomnę szybko, co to znaczy. Ja to podawałem bez uzasadnienia i to sobie właśnie teraz nadrobimy. Mianowicie podamy tutaj uzasadnienie, dlaczego tak jest. Czyli mamy x, y płaszczyznę, to jest, to jest dziedzina naszej funkcji, no i nasza funkcja przekształca płaszczyznę w prostą rzeczywistą. No i powiedzmy, że tutaj mamy jakiś punkt, i w tym punkcie wartość funkcji jest jakaś taka. No i teraz możemy się zastanawiać, jak pójdę, przesunę się tak niewiele w jakimś kierunku to o ile zmieni się wartość funkcji jak się tutaj przesunę w kierunku takiego na malutkiego przyrostu no i ta wartość funkcji może się tutaj jakoś zmienić a jak pójdę w trochę innym kierunku no to może ta wartość funkcji na przykład się zmieni trochę wzrośnie trochę szybciej a jak pójdę na przykład w takim kierunku to może ta wartość funkcji akurat zmaleje wtedy jak pójdę na przykład w jakimś takim kierunku to może zmaleje jeszcze bardziej więc to jest Taki rysunek, który nam mówi, że jak tutaj zmieniam argument funkcji niewiele, tutaj dodaję taki malutki przyrości w jakimś kierunku, no to wartość funkcji może się jakoś zmienić. No i teraz powiedziałem, że gradient funkcji pokazuje nam ten kierunek, w którym ten wzrost jest największy. No i czyli to jest kierunek najszybszego wzrostu. No i tutaj mieliśmy jakiś, właśnie przykład tej funkcji x kwadrat plus y kwadrat. No i tutaj mam narysowany wykres tej funkcji. No, i rzeczywiście tutaj na dole mamy, możemy spojrzeć od spodu, mamy takie pole wektorowe, pole takich wektorków, które pokazują nam, jaki jest gradient tej funkcji, której tutaj wykres mamy u góry, w danym punkcie. No, i rzeczywiście to jest tak, że jak chcę iść pod górkę jak najszybciej, no to muszę iść w takim kierunku, jak pokazuje mi ta strzałka. Zachęcam do, do obejrzenia tego filmu, jeżeli ktoś nie widział, w którym, w którym jest interpretacja geometryczna gradientu. No, ale ja tego nie uzasadniłem, tak czy inaczej, w tym filmie. No, i teraz właśnie sobie to uzasadnimy. Dlaczego tak jest, że ten gradient wskazuje nam kierunek najszybszego wzrostu? No i użyjemy do tego pojęcia, które też znamy z poprzednich filmów, mianowicie pojęcia pochodnej-kierunkowej. No i tutaj teraz yy, zrobimy sobie trochę miejsca. No i będziemy teraz liczyć pochodną-kierunkową w kierunku jakiegoś wektora V. Powiedzmy, że to jest taki wektor. Tutaj mamy wektor V. No i założymy od samego początku, że długość tego wektora V jest równa 1. W filmie o interpretacji geometrycznej pochodnej kierunkowej ja mówiłem dlaczego to założenie jest ważne. Chcemy, żeby mieć interpretację pochodnej kierunkowej jako nachylenia stycznej do do przecięcia wykresu funkcji z pewną płaszczyzną, która go zawiera. Więc zakładamy tutaj, że we, długość tego wektora jest równa 1. No i teraz wiemy jak obliczyć pochodną kierunkową w kierunku tego wektora V z naszej funkcji F no w punkcie o współrzędnych tutaj mamy punkt o współrzędnych AB, czyli tutaj mam punkt o współrzędnych AB. No to wiemy, że to jest po prostu iloczyn skalarny tego wektora v z gradientem tej funkcji, czyli iloczyn skalarny v razy gradient funkcji f w tym punkcie, gradient funkcji f w tym punkcie o współrzędnych AB. No to już wiemy, jak się liczy pochodną kierunkową, że to jest właśnie tyle. No, i teraz możemy sobie wyobrazić, że ten gradient no to jest jakiś pewien konkretny wektor, na przykład to będzie gradient tej funkcji f w tym punkcie o współrzędnych ab. No, i teraz my będziemy chcieli znaleźć taki wektor v, taki jednostkowy wektor v, żeby wartość tej pochodnej kierunkowej była największa. Czyli chcemy rozwiązać takie Zagadnienie maksymalizacyjne. Pytamy, kiedy osiągane jest maksimum dla jakiego wektora, i tutaj bierzemy maksimum po wszystkich możliwych wektorach V o długości 1, no z tej pochodnej kierunkowej. No bo ta pochodna kierunkowa nam mówi, jak szybko funkcja rośnie w danym kierunku. No i my chcemy znaleźć ten kierunek, kiedy ten wzrost jest największy, czyli szukamy, kiedy ta pochodna kierunkowa ma maksymalną wartość. No i zastanówmy się, dla jakiego wektora. V, ona będzie przyjmowana ta maksymalna wartość, a potem zastanowimy się też, ile ona wynosi. No to od czego zależy wartość tego iloczynu skalarnego? No bo my chcemy tutaj zmaksymalizować ten iloczyn skalarny, który tutaj mamy. No i teraz tak, wektor gradientu jest ustalony. Czyli tutaj mamy jakiś ustalony ten pomaleczony wektor, natomiast ten, ten wektor V, no to tutaj on może być dowolny, tylko by tylko miał długość 1, czyli możemy tutaj nim dowolnie kręcić. Czyli taki, wszystkie te wektory, które są zaczepione w tym punkcie, mają długość 1, są tutaj dopuszczone do konkurencji. I teraz dla jakiego wektora V ten iloczyn skalarny będzie miał największą wartość? No to tutaj zastanówmy się, jaka jest interpretacja geometryczna tego iloczynu skalarnego. Wektor V jest jednostkowy. No to jak liczymy iloczyn skalarny wektora V z tym gradientem, to możemy to zinterpretować w taki sposób, że iloczyn skalarny to jest pewna liczba. I co ta liczba nam mówi? No, Jak weźmiemy sobie rzut tego gradientu na kierunek tego wektora V, tutaj będzie taki prostopadły rzut, to, no to dostaniemy jakiś taki wektor w kierunku tego wektora V. A ta liczba, ten iloczyn skalarny, mówi nam, przez ile muszę pomnożyć ten jednostkowy wektor V, żeby dostać ten wektor zrzutowany, ten żółty. No i widać, że ta liczba, no ona jest z dokładnością do znaku równa długość tego wektora, no bo ten rzut oczywiście może mieć też zwrot przeciwny niż wektor V, wtedy ta liczba będzie ujemna. No tutaj akurat dla takiego kąta, kiedy ten kąt jest mniejszy niż 90 stopni, to ta liczba jest dodatnia, a kąt jest większy niż 90 stopni, to ta liczba będzie ujemna. To ilość skalarny będzie ujemny. No więc to, co my tutaj maksymalizujemy tak naprawdę, no to, no to długość tego rzutu, tak? No i kiedy ten rzut jest najdłuższy? No widzimy, że ten rzut, długość tego rzutu zależy od od tego kąta między wektorami. Na przykład, jak wezmę jakiś inny wektor V, no, na przykład weźmy taki wektor O. No i jak tutaj będę rzutował, no to widać, że ten wektor już jest taki prawie prostopadły, no i ten, ten rzut w związku z tym będzie, będzie dosyć krótki. Będzie dużo krótszy od tego, od tego rzutu żółtego. No i widać, że na przykład jakbym rzutował na kierunek prostopadły, to ten rzut w ogóle może być 0, ale nas interesuje to, kiedy ten rzut jest, ma największą długość. No i jest chyba dosyć jasna odpowiedź, że ten rzut ma długość największą wtedy, jak rzutujemy na wektor, który jest dokładnie wzdłuż, dokładnie wzdłuż tego gradientu. Bo jak rzutujemy na wektor, który jest dokładnie wzdłuż gradientu, to nie stracimy nic tutaj tej długości. Bo jak rzutujemy na jakiś wektor, który jest pod dowolnym innym kątem, no to zawsze tutaj coś na tej długości tracimy. A jak rzutujemy na wektor, który jest dokładnie wzdłuż tego gradientu, no to wtedy nic nie stracimy i długość tego rzutu będzie największa możliwa. Czyli widzimy, że to maksimum jest przyjmowane. To maksimum jest przyjmowane dla. Takiego wektora v, który jest dokładnie wzdłuż gradientu, tylko ma jednostkową długość. Czyli trzeba wziąć gradient, trzeba wziąć gradient funkcji f w tym punkcie AB. No i on nie ma jednostkowej długości. Żeby miał jednostkową długość, to trzeba go podzielić przez długość tego gradientu. W ten sposób dostaniemy wektor unormowany o długości 1. Czyli dla takiego wektora dostajemy dla takiego wektora to maksimum jest przyjmowane. Czyli to jest rzeczywiście dokładnie wektor, który jest wzdłuż gradientu. Czyli rzeczywiście mamy uzasadnienie, że gradient pokazuje nam ten kierunek, w którym funkcja najszybciej rośnie. Jak liczę pochodną kierunkową w kierunku wektora, który ma taki sam kierunek i zwrot jak gradient, to wtedy wzrost tej funkcji, ta pochodna kierunkowa ma największą wartość. No, i możemy oczywiście obliczyć wartość tego, tego maksimum, ile ono jest równe. Może tutaj na dole sobie obliczymy, albo tutaj na górze na przykład obliczymy, ile jest równe to maksimum. No to po prostu trzeba wstawić ten wektor, czyli liczę iloczyn skalarny tego wektora V, dla którego to maksimum jest przyjmowane. Ja to może już napiszę tutaj w skrócie, że gradient funkcji f podzielony przez długość gradientu. Już nie będę pisał tego z tego punktu ciągle razy gradient funkcji f czyli mamy gradient razy gradient to jest iloczyn skalarny gradientu z gradientem to jest kwadrat długości tego gradientu czyli to jest kwadrat długości podzielone przez długość no i dostajemy w takim razie po skróceniu bo tutaj dwójka tutaj jest kwadrat tu się skróci że to po prostu wychodzi długość tego gradientu czyli gradient nam pokazuje nie tylko Kierunek, którym funkcja najszybciej rośnie, ale gradient nam mówi też, jaka jest ta pochodna kierunkowa, jaka jest wartość, ile wynosi ten najszybszy wzrost, czyli ten, ten najszybszy wzrost, wartość tej, tej pochodny kierunkowej to jest długość gradientu. Znaczy no, widzimy, że gradient to jest takie bardzo pożyteczne pojęcie, bardzo podstawowe, i takie, które ma wiele różnych interpretacji, które się w wielu sytuacjach nam bardzo przydaje w takiej analizie wektorowej.